kiedy pani neurolog mówi nam diagnozę, no to jest diagnoza, która zwala nas z nóg. Mówi nam o chorobie genetycznej, na tamten czas totalnie nieuleczalnej. Myślę, że wiele rodziców jest w bardzo podobnej sytuacji, by każdy przeżywa to na swój sposób, ale to jest ten moment, że dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego akurat naszą rodzinę to spotyka? I my też zadawaliśmy sobie pytania. Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy właśnie Józio sobie smacznie spał kilka dni pod diagnozą. My po prostu siedzieliśmy przy jego łóżeczku i płakaliśmy i pytaliśmy się: Panie Boże, dlaczego? O co chodzi? Iga i Konrad Grzybowscy, szczęśliwi małżonkowie. Rodzice, czwóreczki dzieci, Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Pobraliśmy się jeszcze na studiach i czuliśmy, że po prostu nieważne w jakich warunkach, gdzie będziemy mieszkać, chcieliśmy po prostu tworzyć to jutro razem. Na początku różne mieliśmy drobne prace, jakieś dorywcze, cały czas studiowaliśmy, ale przede wszystkim nasze życie chcieliśmy powierzyć Panu Bogu. Też w naszym sercu rodziło się takie pragnienie posługi. I tak powstała Fundacja Sterna Miłość, którą założyliśmy razem z mężem i od kilku lat już posługujemy dla narzeczonych, małżonków i też dla młodzieży. Ale też rodziło się w naszym sercu takie pragnienie, żeby właśnie mieć te dzieci. Zawsze marzyliśmy o dużej gromadce. Pamiętam, jak byliśmy jeszcze na kursie przedmałżeńskim i tam było takie pytanie: proszę podnieść liczbę palcy, ile Państwo chcą mieć dzieci? Tak, nie ukrywam, że tak patrzyliśmy na siebie z Konradem, kto ile podniesie, i obydwoje podnieśliśmy 4. Tak, ja trochę inaczej to pamiętam. A Ty ile podniosłeś? Już nie pamiętam, ale pamiętam taki moment na naszym ślubie, kiedy kapłan pyta się młodych, czy chcą przyjąć i po katolicku wychować dzieci. Pamiętam, że miałem ochotę krzyczeć: tak, że chcę, ale wiedziałem, że ciocia i wujkowie mogą źle zareagować, tak stanowałem moje emocje. Ale właśnie gdzieś to rodzicielstwo było wpisane w nasze serce. Tak, i wtedy już ja idę myć dzieciaki. I tak oto właśnie byłam w stanie błogosławionym z naszym pierwszym synkiem Józiem. Też taki niesamowity czas, nie mogliśmy się doczekać. Rodzi się Józio 3 grudnia, niesamowity czarny chłopiec o bujnych włosach, czarnych oczach. Taki dar od Pana Boga. Pięknie się rozwija, raczkuje, gaworzy, więc no jest wielką radością dla nas i też dla naszych rodzin i dziadków. I to też był moment, kiedy my coraz więcej zaczęliśmy jeździć po całej Polsce. Już moment, kiedy zrezygnowaliśmy z naszych prac zawodowych, bo już to bardzo kolidowało właśnie w działaniach. Spakowaliśmy całą naszą familię, czyli też wszystkie materiały na jakieś warsztaty, i braliśmy sobie Józia, który często większą robotę robił od nas, tak? Bo kiedy właśnie czy małżonkowie, czy młodzież widziadkiem mojego berbecie, który tam między nimi raczkuje, też bardzo rozczulało ich to serce, też widzieli, jak my się radujemy jego obecnością. Też mieliśmy takie często świadectwa, że niektóre nauczycielki, bo wtedy dużo jeździliśmy po szkołach, też jakby do tej pory tak trochę zamknięte na rodzinę, na dzieci, by otwierały się, że często dostawaliśmy takie informacje, że też zapragnęły, żeby to życie pojawiło się w ich rodzinach, więc to było dla nas takie niesamowite. Mnóstwo zaproszeń, po prostu w każdym tygodniu gdzieś jeździliśmy, byliśmy bardzo szczęśliwi, widzieliśmy, że Pan Bóg nam bardzo w tym błogosławi, że tych zaproszeń jest coraz więcej, że wszystko tak się pięknie to zamyka w taką piękną klamrę, i tak myśleliśmy: no Panie Boże, no jest super, no czego chcieć więcej? W pewnym momencie, ja też jestem terapeutą, więc widzieliśmy, że Józia chód się nie rozwija, wręcz przeciwnie, widzieliśmy taki regres u niego. On był chłopcem, który do roku rozwijał się prawidłowo, lecz później widzieliśmy, że chód się nie rozwija i też, że Józia jest dzieckiem, które nigdy nie biegało.
I zaczął nas to zastanawiać. Więc jeździliśmy od specjalisty do specjalisty, pytając, co jest naszemu synkowi. Ja też już wtedy byłam w stanie błogosławionym z naszym drugim dzieciątkiem, Tereską. I to był taki trudny czas dla naszego małżeństwa, bo wiesz, że coś jest nie tak. Czujesz to w swoim sercu. Widzisz, że twoje dziecko nie rozwija się tak jak inne dzieci. Że obserwujesz dzieci na placu zabaw, które biegają i chciałabyś pobiec za swoim maluchem, a on tego nie robi. I to był taki moment stawiania też Panu Bogu pytań, że co z nim jest, że czemu nie możemy uzyskać tej diagnozy. Od specjalisty do specjalisty każdy nas odsyłał, mówił, że Józia ma jeszcze czas, żeby ten chód rozwinąć. Tych diagnoz było wiele, tak, no bo wielu specjalistów, ale zresztą to się ograniczało do trochę porehabilitujecie synka, jakieś ćwiczenia, basen i wszystko wróci do normy. No ale w końcu trafiamy na bardzo dobrą, profesjonalną panią neurolog w Warszawie, która jak tylko nas widzi, młodych ludzi, ja jeszcze w stanie błogosławionym z maleńkim Józiem na rękach, to kazała mu przejść kilka kroków i ona już wiedziała, co mu jest. Diagnoza, która zwala nas z nóg, bo mówi nam o chorobie genetycznej, na tamten czas totalnie nieuleczalnej. Pamiętam, że tylko zapisała nam na karteczce skierowanie na badanie właśnie genetyczne z krwi w celu potwierdzenia. Tak, ona mówi, to jest taka choroba, SMA, proszę nic nie czytać w internecie, proszę tylko właśnie się przebadać, żebyśmy mieli pewność. I ona też to tak trochę napotknęła, że to jest choroba też dziedziczona, więc to pani jest w stanie w ciąży, w stanie błogosławionym. Tak, nic nie chciałam nam mówić, ale było widać po jej minie, że nie jest super, nie jest idealnie. Tak, że kolejne życie też może być zagrożone. To było dla nas też bardzo trudne. I wyszliśmy z tego gabinetu. Może się myli, może to jest nieprawda, może to jednak tak po prostu dla pewności chcę to sprawdzić. Ale kiedy już sprawdziliśmy w internecie, wychodząc właśnie zaraz z gabinetu, co to za choroba, okazało się, że to jest właśnie rdzeniowy zanik mięśni. Choroba nieuleczalna, po prostu zanikają mięśnie. W zależności, w którym momencie ta choroba się objawi, tym po prostu tych mięśni jest mniej. To jest choroba, w której dzieci samodzielnie nie oddychają, samodzielnie nie jedzą. Mięśnie, zarówno oddechowe, przełyku mięśnie, nóg, rąk są bardzo osłabione. W naszym przypadku było tak, że Józio bardzo dobrze oddychał, bardzo dobrze jadł, ale te mięśnie motoryczne były słabe. Zrobiliśmy te badania i faktycznie wyszło, zostało to potwierdzone, że Józio choruje na tą chorobę. I to był taki moment, że Panie Boże, o co chodzi, tak? My tutaj postawiliśmy całe życie na Ciebie, tu zrezygnowałeś się z swojej pracy zawodowej, no finansowo też wszystko Ci oddajemy, no bo jak to z posługą, raz jest, raz nie ma. Też nic nie jest tak pewnego. Żyliśmy w czystości przed ślubem, jeździmy, głosimy, a to takie rzeczy. Dzięki Bogu Pan Bóg bardzo mocno, bardzo blisko nas trzymał siebie, że my jednak modliliśmy się, ale to nie było tak, że Panie Boże, to jest Twoja wina i my z Ciebie rezygnujemy, tylko Panie Boże, nie wiemy dlaczego to jest, po co to jest, ale nie zostawiaj nas w tej sytuacji. Prosimy Cię, bądź w tym. My będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, ale Ty też działaj. Myślę, że w momencie, kiedy doświadczasz krzyża, to masz tak naprawdę dwie możliwości. Albo mówisz Panu Bogu swoje tak i wiesz, że On w tym jest. I mimo tego, że jest trudno, no to idziesz razem z Nim przez to życie. Albo możesz się poddać i być osobą właśnie taką sfrustrowaną, nie? Że mnie to spotyka i że diagnoza jest dla mnie wyrokiem.
I nie ukrywamy, że był też moment takiej żałoby, takiego każdy, myślę, że rodzic, kiedy czeka na przyjście i na rodziny swojego dziecka, ma pewne wyobrażenia. Ja też miałam wyobrażenia, że będę mamą, która właśnie będzie biegała po placu zabaw za swoimi dziećmi, a tu nagle mam synka, który jeździ na wózku. Pamiętam te emocje, które gdzieś tam we mnie, w kobiecie się rodziły, no to też taki niesamowity lęk, co będzie, jak to będzie, czy ja jako mama też podołam tej sytuacji. I wiem, że musiałam się z tymi emocjami też zmierzyć. Dałam też sobie taką przestrzeń na to, że ja mam prawo to wypłakać, ja mam prawo się buntować, ja mam prawo krzyczeć i powiedzieć: Panie Boże, ja tego nie rozumiem. Wielką pomocą był dla mnie mój mąż, który był obok mnie i byliśmy w tym we dwoje. Gdy widziałam, jak to jest trudne dla mojej żony, że po prostu jak ona płacze całą sobą, to nie były takie zwykłe łzy, to po prostu był taki moment, kiedy widziałam, że jest bardzo ciężko. Zdarzyło mi się, czasem ktoś się mnie pytał, o, czy się, nie wiem, nie wystraszyłeś, że, nie wiem, chciałeś odejść. Jakby dla mnie to w ogóle było, nie przypomina mi, że ja mogę teraz moją żonę zostawić. Wiedziałem, że się w tym momencie jestem jej najbardziej potrzebny, że właśnie my jako małżeństwo musimy być jednością. Po prostu okej, okay, no widzę, że moja żona ma trochę gorzej, no to działam. Ja to traktowałem też troszeczkę jako misję, rehabilitacja. Pamiętam, że dla mojej żony to było bardzo trudne, więc to ja musiałem się nauczyć tej rehabilitacji, gdzie pamiętam, że do tej pory jeżdżę na rehabilitację i zazwyczaj są same mamusie i ja jeden jako rodzynek, jako ojciec, bo też mam taką możliwość, też właśnie często ojcowie pracują, zarabiają, utrzymują rodzinę, więc nie mogą na to pozwolić. Mam troszeczkę inną sytuację, że mogę to wiele rzeczy jakby dostosować. To też nie jest tak, że jestem, wiecie, człowiek ze stali i nie płakałem i nie miałem trudnej sytuacji, ale to też był taki moment, kiedy my nawzajem się wspieraliśmy, że kiedy moja żona miała trudniejszy czas, no to ja wtedy byłem przy niej, a kiedy ja miałem takie momenty, co dalej, co zrobić, wtedy moja żona stawała na przodzie i nas prowadziła. Co by tu dzisiaj porobić? Może jakaś książka? Książka? Dobra, będziemy czytać książki. Uhu. Ja jako ojciec też miałem takie, wiecie, marzenia, pragnienia, że będę z moim synem grał w piłkę, nauczę go jeździć na rowerze, przeprowadzę taką męską inicjację, wprowadzę go w ten świat, wiecie, syn pierworodny, taki pełen dumy byłem. I nagle okazuje się, że to nic nie będzie możliwe, że ja nie nauczę mojego syna grać w piłkę, ani jeździć na rowerze. I to było takie, Panie Boże, co teraz zrobić, jak to funkcjonować? I to była też taka nauka, tak, że to nie to, że ja teraz syna właśnie zmieszczę w moich ramach, w tym wszystkim, jak ja to wymyśliłem, tylko to teraz moja w tym głowa, żeby tak wprowadzić, też przeprowadzić męską inicjację mojego syna, żeby on nie czuł w żaden sposób, że on jest gorszy, że on czegoś nie ma. I to też jest taka dla mnie, jako ojca, jako mężczyzna, taka niesamowita przygoda, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy grali w piłkę na podłodze, chodzimy na mecze. Mój syn jest ogromnym fanem piłki nożnej i wszelkich sportów. Byliśmy i w górach, i nad morzem, i sanki, i łyżwy, i rowery, więc jakby to w sumie wpadliśmy na pomysł, że okej, mamy tą sytuację i bierzemy ją po prostu, wchodzimy w nią, tak? I może nie zrobimy wszystkiego, ale to nie znaczy, że nie zrobimy nic, bo te ograniczenia często są w naszych głowach, więc my widzieliśmy, że po prostu my musimy sobie coś przestawić i działamy. Też pamiętam też moment właśnie, kiedy
już wiedzieliśmy o chorobie Józia i spodziewaliśmy się narodzin tereni. Musiałem iść po skierowanie do lekarza, żeby zrobić badania genetyczne dla nas jako rodziców, żebyśmy sprawdzili, czy nie jesteśmy nosicielami. Też od razu dla tereni musimy mieć wszystko przygotowane. Też pamiętam moment, kiedy lekarka mi powiedziała, o SMA, to dobra, to zanim Państwo zdecydują się na terminację, no to proszę sprawdzić jeszcze jakieś serię badań, bo to może być jakiś tam zwykły jakiś wirus. Że dla niej to było takie rzucone jak po prostu tak mimowolnie, że aborcja oczywiście, no Państwo chcą, no to proszę się tam chwilę zrobić jakiś tam badań. Byłem w takim totalnym szoku, że też no, nie wiedziałem za bardzo jej odpowiedzieć. Mówiłem, że my w ogóle to nie bierzemy pod uwagę takiej opcji. Jak ja mógłbym w ogóle pomyśleć, że w jakiś sposób mógłbym zaatakować swoje dziecko, tak? Że mógłbym po prostu go nie przyjąć, bez względu na to, co będzie po pana rodzinach. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła zabić życie, które noszę pod sercem. Czasem ludzie mówią, no ale przecież, a jak będzie chora, jak będzie cierpieć? A jak wygląda tutaj aborcja? Przecież to jest zabicie maleńkiego dzieciątka. To jest ogromne cierpienie. I ja myślę, że w życiu nie byłoby w moim sercu w ogóle przestrzeni na to, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy czułabym, że ta, która ma ochraniać życie, go nie ochroniła. I zdałam sobie sprawę, że nawet jeśli Terenia się urodzi, będzie chora, to chcę jej towarzyszyć, chcę przy niej być, że ona w niczym nie zawiniła, że nosi na sobie na przykład ciężar jakiejś choroby. I tak jest z każdą inną chorobą. Więc ja jako mama czuję ogromną odpowiedzialność i czuję, że jestem miejscem, moje łono, moje ciało jest miejscem, które ma być najbezpieczniejsze dla mojego maleństwa. Dla mnie jako mamy, żony, kobiety, aborcja nigdy nie jest rozwiązaniem. Dlatego, że jest to po prostu zabicie i trzeba to powiedzieć wprost, zabicie dzieciątka i zawsze pozostaniesz mamą. Po prostu jesteś mamą dziecka, które już nie żyje. O, coś poszło, widzicie? Wszyscy razem ciągniemy. No, był taki moment właśnie, kiedy jeszcze czekaliśmy na narodziny Tereski i nagle poszła informacja w świat, że na naszą chorobę, na SMA, rdzenie uzdolnionych mięśni, za chwilę ma być dopuszczony lek. Skończyły się badania kliniczne, pozytywne jakby dostały rekomendacje, że może być dopuszczony. Mówił, wow, Panie Boże, no faktycznie tak, wiedzieliśmy, że nas nie zostawisz, że to będzie coś cudownego, że będzie lek. Mówimy, no nie wiemy kiedy będzie, jaka będzie możliwość, ale już wiemy, jest taka nadzieja, że się uda. Bo nie nagle za kilka dni przychodzi informacja, jego cena. Pierwszy rok leczenia mógł kosztować 3 miliony złotych, każdy kolejny 1,5 miliona złotych i tak do końca życia. I mówimy, Panie Boże, no to już jest suma, która no, jest totalnie nie do dźwignięcia, no dodajemy Ci to całkowicie. I rodzi się Teresa, robimy badanie genetyczne i okazuje się, że jest chora. I znów stajemy pod krzyżem, mówimy, Panie Boże, dwójka chorych dzieci, Józio, który porusza się już na wózeczku inwalidzkim, tutaj Terencia i co dalej? Zaufaliśmy Panu Bogu i to jest niesamowite. Tereska zostaje przyjęta w szpitalu Bambino Gesù na leczenie. Bardzo szybko otrzymuje lek, więc jest dziewczynką bezobjawową. Właśnie biega, tańczy, śpiewa. Jest wielką radością dla nas, dla włoskich lekarzy, dla polskich lekarzy. I dzięki temu, że Teresa dostaje bardzo szybko lek, jej brat również go otrzymuje. To jest ten moment, kiedy my zdaliśmy sobie sprawę, po co to wszystko było, bo dzięki temu, że wiedzieliśmy o chorobie Józia, od razu po narodzinach Tereski zrobiliśmy badania genetyczne, więc od razu po narodzinach wiedzieliśmy o jej chorobie, więc bardzo szybko była możliwość wdrożenia leczenia. Właśnie w Rzymie udało się, dzięki Panu Bogu, wielu osobom. Z Terenia nie ma żadnych objawów, jakby od urodzenia jest w programie lekowym. Nie ma żadnych symptomów choroby, pięknie się rozwija, a dzięki temu, że Terenia dostała ten lek w Rzymie,
to Józio dostał dużo szybciej lek, niż to było możliwe w Polsce. Bo w Polsce dopiero za jakiś czas wchodziła refundacja tego leku, więc był to moment, kiedy już Józio przestawał raczkować, kiedy już to był taki już, można powiedzieć, taki przykry, smutny widok, kiedy on bardzo chciał, a nie mógł. Gdzieś tych sił brakowało i on dostał ten lek, i jakby to wszystko, ta choroba się zatrzymała, też dała mu takiego kopniaka, że on znowu powrócił do pełnej sprawności, więc oni nawzajem się uratowali. Józio bardzo często lubi słuchać tej historii, bo to też właśnie jest niesamowite, jak on mówi, że Józiu, ale ty jesteś bohaterem, bo ty uratowałeś swoją siostrę, ty jej pomogłeś. Naprawdę? I on tak jest, że jednak to, on też to widzi jakiś sens w tym. To nie jest tak łatwo, że my wam opowiadamy i jest wszystko kolorowo, bo Izio też często pyta, dlaczego ja nie mogę chodzić. Tato, to tak masz fajnie, bo ty możesz chodzić. Tak, bo tato, czy ja zostanę piłkarzem? Czy ja będę mógł chodzić na mecze? I to są bardzo takie trudne pytania. Mówimy, Józiu, nie wiemy, dlaczego tak jest, ale ufamy Panu Bogu bardzo mocno. Każdego dnia modlimy się, żeby cię uzdrowił, ale też wszystko robimy, co w naszej mocy, żebyś ty mógł chodzić. Więc codziennie jest rehabilitacja. Nasz syn ćwiczy jak mały olimpijczyk. Przygotowuje się do zawodów, co dzień nie jest rehabilitacja, co nie są ćwiczenia. Świetny strzał. My też widzimy, że jak bardzo nasz Józef jest dojrzały, jak on często nas zawstydza swoim takim mądrością w tym, no, że jasne, że ja nie chodzę, ale jeżdżę na wózku świetnie i mu to nie przeszkadza, że cały czas właśnie też ćwiczy, też widzi sens w tym ćwiczeniu, chociaż często po ludzku mu się nie chce, woli się pobawić czy poukładać klocki Lego. I my też widzimy, że to ma jakąś wartość i nie siedzimy, nie płaczemy, tylko to po prostu przyjęliśmy i widzimy, że to też bardzo przemieniło nasze serca. Też przemieniło serca wielu, wielu osób, że też jest dla wielu osób świadectwo. Chciałam się powiedzieć taką jedną sytuacją, kiedy było podanie leku właśnie naszej małej Tereski. Ten lek podaje się do rdzenia kręgowego, więc to takie dość trudne podanie. W szpitalu Bambino Gesù mogliśmy być przy tych podaniach. I pamiętam takie jedno z podań, kiedy wchodzi cała asysta, nasza córeczka leży właśnie na łóżku i wiecie, taką wielką igłą po prostu próbują jej się wbić do tego rdzenia kręgowego. Raz, drugi, trzeci, nie udaje się. Wielkie cierpienie jej i nasze i naprawdę czułam, że wtedy moje serce jest rozrywane na milion kawałków. Konrad obok mnie modli się na różańcu i nagle zrobił się bardzo blady i jedna z lekarek mówi: Panie Konradzie, proszę wyjść, bo zaraz nam tu Pan zemdleje. A on mówi, że nie wyjdzie, bo to jest jego dziecko i że on się modli i wierzy, że uda się podać ten lek. I ta lekarka rzeczywiście podaje ten lek. I na koniec, jak wszyscy już poszli, jest wieczorny obchód, ona przychodzi do mnie i siada na łóżku i mówi do mnie: Mamo, dlaczego ty się nie zdecydowałaś na aborcję? Masz dwójkę chorych dzieci. I ja jej powiedziałam, że nigdy bym nie zabiła swojego dziecka, że wierzę, że Teresa będzie biegać, że to jest życie, które dał nam Pan Bóg i że bardzo kocham Pana Boga. I ona mówi tak, że ona jak podawała ten lek, to myśli sobie: Boże, ja Ciebie nie znam, ale na wzgląd na wiarę tych ludzi pozwól mi podać ten lek. Była bardzo wzruszona i taka mówi: ja chcę znać tego Waszego Boga, ja chcę poznać tą Waszą wiarę, bo to jest coś niesamowitego. I pomyślałam sobie, że co ja robię w tym szpitalu za granicą, znałam każdy sufit, każde łóżko szpitalne. I tak sobie myślę, kurczę, tyle czasu spędzam właśnie tam, przykuta do łóżka, towarzysząc moim dzieciom. Był gdzieś we mnie taki bunt i lęk, przecież mogłabym robić tyle innych rzeczy. Ale historia tej lekarki, która mówi, że ona chce znać Boga, że ona w tym wszystkim zobaczyła gdzieś świadectwo Jego wielkiej miłości. Pomyślałam sobie, że właśnie może czasem jesteś tą jedyną Ewangelią, którą ktoś przeczyta, właśnie w takich trudnych okolicznościach, że może jesteś tą nadzieją dla kogoś i Pan Bóg Cię stawia w tych wszystkich sytuacjach, w których jesteś w swoim życiu. I zaczęło się w naszym życiu też taka wdzięczność, wdzięczność za to, że jesteśmy rodziną, że mamy dzieci i rosło w naszym sercu pragnienie kolejnych dzieci. No i fajnie. To może być to, że
Gdzie z jednej strony mieliśmy takie pragnienie serca, ale też byliśmy świadomi, że gdzieś ta choroba nam towarzyszy, ale też byliśmy świadomi, że jest lek. To też nie było tak, że to było nasze widzimisię i my teraz będziemy mieli dzieci, tylko też widzieliśmy, że nawet gdyby okazało się, że kolejne nasze dzieciątko jest chore, też jest leczenie, jest ta możliwość. Też tak z dużą odpowiedzialnością tego podchodziliśmy. Tak, właśnie przyszedł na świat Tadzio, który jest niezłym urbisem i nauczycielem miłości, który często się buntuje, ale jest wielką radością i wsparciem dla swojego rodzeństwa, i Tadzio jest zdrowym chłopcem. I teraz jest Gucio, który jest naszym maluszkiem, dopiero raczkującym, ale też jest zdrowym. I to jest też takie niesamowite, że oni razem się tak niesamowicie kochają, że się wspierają, że kiedy Józio właśnie chodzi o kulach, no to wszyscy biją mu brawo, Józio, super, jesteśmy z Ciebie dumni. Że Terenia biegając krzyczy, że Józio jest jej bohaterem i że bardzo go kocha. Często jak właśnie Terenia z Józiem teraz jakby idą, chodzą razem do szpitala, wcześniej chodzili w różnych odstępach czasu, się wspierali, że Józio mówił, że Tereniu, ja tutaj czekam na Ciebie, będzie to wszystko dobrze, jak wracał ze szpitala, to wszystko tłumaczył Tereni, jak będzie, jak to będzie wyglądało, później ona szła i ona już wiedziała, że tak, to był mój braciszek, więc ona wszystko dobrze wie. Teraz chodzą razem wspólnie, w tym samym czasie mają podanie, więc też się wspierają, są obok siebie. Też widzimy, jak to też ogromna radość jest dla lekarzy, jak to też Pan Bóg niesamowicie działa, kiedy oni na początku właśnie, oni mogli tylko w przypadku naszej choroby, mogli postawić tylko diagnozę i nic więcej, mieli związane ręce, a to nagle okazuje się, że jest możliwość leczenia. W Polsce już jest naprawdę, to poszło bardzo do przodu, bo mamy badanie przesiewowe, gdzie każdy noworodek jest badany w kierunku SMA. Mamy już trzy formy leczenia. Powraca we mnie ten temat wdzięczności, tak, że my możemy być ciągle w życiu nieszczęśliwi, bo ciągle ktoś będzie miał lepiej, ktoś będzie miał więcej zdrowia, więcej pieniędzy, więcej, nie wiem, większą rodzinę, lepszy samochód, mogę wymieniać długo, ale nasz syn mógł się zamknąć właśnie na tym, że nie wiem, że nie może chodzić. My mogliśmy się na tym zamknąć, że o, gdyby było, gdybyśmy mieli zdrowe dzieci, ale widzimy, że to nie na tym polega, tak, że widzimy tą ogromną radość, wartości, patrząc na to, co mamy. Że są nasze dzieci, że mamy tę możliwość. To jest coś wspaniałego właśnie, że te życie jest niesamowitym darem. Bez względu na to, co w tym życiu się spotka, bo nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wow, leci w kosmos. A ja mam kulę ognia. Kula ognia, o super. A mama, i marzymy o tym, żeby usłyszeć ten tupot małych stóp naszego syna. Ale też wiem, że jego wartość, jego życie nie jest zależne od jego nóg. Choroba nigdy nie jest wyrokiem. Od nas zależy tak naprawdę, jak my to życie przeżyjemy. Właśnie my zainwestujemy w to, co jest najpewniejsze, czyli w relacje z Panem Bogiem. Nigdy się nie zawiedziemy.